Przez twe oczy zielone, oszalałem. Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Dziś zagram w koło plotka. Przychodząc tutaj widziałem, co mnie czeka, czyli pytanie, wyznanie. I myślałem o tym, co mogę wam powiedzieć. I chyba najdziwniejszą rzeczą w moim życiu jest to, że nie jem pierogów. Przepraszam, tutaj. Zobaczymy, co tu wymyślili. Czym byś się zajmował, gdybyś nie został piosenkarzem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Byłbym tramwajarzem motorniczym. To jest moje marzenie od dziecka. Zawsze bezpieczniejsza opcja. No, zobaczymy, czy bezpieczniejsza. Czy chodzisz nago po mieszkaniu? Tak. Tak. Dziękuję. Dobra, dajcie jakieś wyznanie, no. A co jak będzie plotek? No właśnie. Co? A, to jest coś, jak jest plotek, a ja nie wiedziałem. I co teraz? Ja myślałem, że kręcę jeszcze raz. Zaśpiewaj wybraną piosenkę każdego... O Jezus, z tych wokalistów. No dobra, mamy Edytę Górniak. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo. Chyba wystarczy. Przytyło się jej wtedy, przytyło się jej. Okej. Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh baby, baby. Dziękuję bardzo. No i tu mamy największy hardcore, słuchajcie. Nie znam słów tej piosenki, ale wiem, że jest tam tekst. Przez twe oczy zielone, oszalałem. I to jest jedyne, co umiem. A dwie poprzednie opcje bardzo mi się podobały. Miałem taką... To jest bardzo głupie, co ja teraz powiem. Mój menadżer siedzący koło mnie pewnie chce mnie teraz zabić, ale jak miałem 13 lat ze znajomymi w wakacje, kiedy nie było szkoły, nie musieliśmy się uczyć. Byłem kujonem, to jest pierwsze wyznanie. A drugie, lubiliśmy spać na klatkach. Spaliśmy na klatkach schodowych naszych, tam u mnie. Braliśmy sobie koce i uwielbialiśmy po prostu obserwować reakcje naszych sąsiadów, którzy musieli omijać śpiwory, poduszki. Wiem, że to jest głupie, przepraszam, co ja powiedziałem. Po jakiej sytuacji miałeś kaca moralnego? Słuchajcie, no niestety zdarza mi się to bardzo często. A tu chodzi chyba o konkretną sytuację. Na pewno pewnie nie mogę powiedzieć tutaj wam w programie. No to na przykład miałem takiego kaca moralnego, jak byłem w Los Angeles ostatnio, w kwietniu i byłem na Coachelli. Wiadomo, festiwal, przyjaciele, jakieś trunki. Musiałem po prostu na następny dzień po Snapchatach sprawdzać, na jakich koncertach byłem, bo... Hardkorowe macie tu pytania, ja też jestem jakiś bardzo otwarty. Tutaj bardzo dużo mówię wam rzeczy, których chyba nie powiedziałem. Wymień jedną znaną osobę, z którą mógłbyś spędzić rok na bezdomnej wyspie. Oczywiście byłaby to Natalia Schroeder, my z Natalką byśmy sobie dali radę. Natalka z Kaszub wzięłaby swoje umiejętności i ugotowała coś dobrego z niczego. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam serdecznie. Troszeczkę tutaj pokręciliśmy kołem plotka. Dużo wam powiedziałem. Chcę, żebyście pamiętali, że wszystko jest zaplanowane lepiej, niż wy sobie to wyobrażacie tam u góry. Kiedyś wszyscy się o tym w ogóle dowiedzą. Więc tak, zapraszam na moje koncerty. Mam ich mnóstwo, więc całe lato możemy spędzić razem. I życzę wam tego, żebyście je pamiętali. Do zobaczenia.